Policyjne statystyki wykazują, że niestety nie wszyscy stosują się do przepisów prawnych w kwestii ruchu pieszych i pojazdów. Pocieszające jest to, że na szczęście liczba takich osób maleje. Dziś od godziny 6 do 22 świdniccy policjanci przeprowadzają akcję na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Co ma na celu taka akcja? W dniu dzisiejszym policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzają wzmożone działania Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Działania są ukierunkowane na egzekwowanie przepisów przez pieszych, jak i kierujących wobec pieszych. Szereg wykroczeń popełnianych, możliwych do popełnienia jest naprawdę bardzo duży. W tej chwili stoimy na jednym z większych skrzyżowań Świdnicy. No, nasza obecność tutaj skutkuje bardzo prewencyjnie. Policjanci pilnowali przestrzegania przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych, jak i przez kierowców poruszających się w pobliżu przejścia dla pieszych. Wiemy, że aby poprawnie przejść przez pasy, musimy oczywiście zrobić to wyłącznie wtedy, kiedy sygnalizacja wskazuje zielone światło. Nie wolno nam przebiegać przez pasy, ani przechodzić przez jezdnię w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Kierowcy muszą rzecz jasna zachować odpowiednią prędkość. Nie wolno im również przejechać na czerwonym świetle. Dzisiejsza obecność policjantów przy przejściach dla pieszych niestety nie dla wszystkich stanowiła motywację do przestrzegania przepisów. Niestety co działania nigdy nie było tak w sytuacji, że nic się nie dzieje. Zawsze mamy ileś tych pieszych raz, że ukaranych. Stosujemy również w wyjątkowych przypadkach jakieś tam pouczenia, tak zwane, ale z reguły stosujemy postępowanie mandatowe na takie typowe naruszenia przepisów ruchu drogowego przez pieszych. Za wykroczenie na pasach pieszym grozi mandat w wysokości 100 zł. Dbajmy więc głównie o nasze bezpieczeństwo, ale też o nasze kieszenie.